Cześć, witajcie ponownie, tym razem już z Sudetów, ze szlaku w górach izerskich. I tak dzisiaj jestem bardzo ciekawa, jak wyglądają Izery, góry izerskie po stronie czeskiej. Tak więc chciałabym się wybrać od miejscowości Chejnice, w której właśnie jestem. Przepiękna, bajkowa, przeurocza miejscowość czeska, jak zwykle zadbana i zadbany tutaj jest każdy, dbając tutaj o każdy detal w zasadzie. Także tak jak w bajce. Jest tutaj też klasztor franciszkanów, wielki, piękny na tle gór. A trzeba dodać, że góry izerskie około 900 w porywach do 1000 metrów nad poziomem morza. Naprawdę z takiej miejscowości niżej położonej wyglądają przepięknie i z perspektywy czeskiej strony bardziej monumentalnie, bardziej już jak góry, u nas trochę takie niepozorne. Ponownie z gór izerskich. Jestem na pierwszym punkcie, który planowałam zrobić. Już wiem, że tych punktów będzie tutaj tyle ciekawych w górach izerskich, że przydałby się co najmniej tydzień na to, żeby same czeskie Izery, najciekawsze punkty, miejsca po prostu zobaczyć. Ale teraz jestem na Orzeszniku. Jest to szczyt z granitowych skał, 800 metrów nad poziomem morza, w chejnickim grzbiecie właśnie gór izerskich, który góruje nad Chejnicami. I tak jest on dość, są to strome skały. Wydawało mi się, że góry izerskie nie mają zupełnie takich miejsc i takiego klimatu. No ale jak to bywa w górach, góry zwykle zaskakują. I tak naprawdę ja już nie mam lęku wysokości. Kiedyś miałam, ale teraz naprawdę nie mam. Zresztą wspinałam się na skałach, więc to miała, to by było mi naprawdę ciężko, a miałam z tego i mam do tej pory
dobrą, niezłą frajdę. I tak naprawdę te skały są dość strome i dość straszne pod nogami. W zasadzie taka trochę przepaść, dziury, właśnie mnie mrówki obchodzą. Tak, więc no jest tak trochę strasznie. Jak tutaj się nawet wejdzie na górę, to nie ma prostego miejsca, gdzie można sobie bezpiecznie stanąć. Więc jeszcze z dużym plecakiem tu gdzieś tam się człowiek buja na prawo i lewo. A jak jest tutaj duży wiatr, a na pewno jest w jakąś złą pogodę, to można sobie wyobrazić, że naprawdę jest nieprzyjemnie. No szczególnie jeśli pora roku, jesieni, czy tam wczesna wiosna, kiedy jest tutaj śnieg, no to sobie w ogóle nie wyobrażam. Ale w każdym razie są tutaj wykute w skale schody, więc te schody też nie są takimi dość przyjemnymi schodami. Są trochę też takie strome. One zostały wykute tutaj w 1898 roku przez franciszkanów właśnie z bazyliki w Chejnicach. Bo w bazylice, znaczy w Chejnicach jest tutaj piękna bazylika, klasztor. Więcej o tym nie czytałam, ale na pewno zgłębię tą wiedzę. I nad tym klasztorem właśnie są góry Izerskie, przepięknie to wygląda z perspektywy właśnie z samego dołu. No i tak franciszkanie również postawili tutaj pierwszy krzyż w 1813 roku. Odnowiony jest tutaj tabliczka, że był w 1991 roku. Jest tutaj naprawdę wielki krzyż. Może będziecie mieli okazję zobaczyć, spróbuję wam go pokazać. Idziemy do góry. Do nieba. O. Także przepiękny krzyż. No ale nazwa w ogóle pochodzi od ptaka, który żyje tutaj w górach, który z czeskiego właśnie nazywa orzesznik. I tak wokół tutaj szczytu tego najwyższego ze skał skalistego jest mnóstwo innych skał, które również przybierają różne formy, więc naprawdę jest to takie trochę małe skalne miasto albo mini błędne skały, więc no, takie nieznane miejsce, a gdzie można dobrze spędzić czas, była i ławeczka po drodze i piękne punkty widokowe wiem, że to nie jest jedyny taki punkt tutaj w górach Izerskich. I tak pokażę wam tutaj z grubsza ten widok. O. No coś pięknego, ale powiem wam, jak tu się stoi, to jest dość strasznie. Ale no, i drabinki, w sensie i te schodki, i widok robi naprawdę wrażenie. Nie chciałabym stąd spaść. I faktycznie widać już z daleka, tak jest dużo, dużo skał, więc robi wrażenie. No, czy tak jak mówiłam, tutaj się nie spodziewałam po tym miejscu. Ogólnie to tutaj te skały wznoszą się nad potokami górskimi, nad Czarnym Potokiem i jeszcze jednym potokiem, którego nazwy nie pamiętam, bo jest dość ciężka w zapamiętaniu. No więc mogę wam jeszcze pokazać, oczywiście później jeszcze złożę jakiś film z tego, jak tutaj jest stromo. Weź to jeszcze pół biedy, zastanawiam się teraz, jak stąd bezpiecznie zejść.
oczywiście. No ale coś pięknego. No i po drodze pogadałam z jedną parką z Czechami, po czeskiemu. I jeszcze minęłam chyba 4 osoby, więc 6 osób na szlaku. Aha, no i jeszcze tutaj możemy zobaczyć najwyższy szczyt. Smyrek. Kolejny raz dzisiaj. Chciałam tylko powiedzieć kilka słów o moim kolejnym punkcie dzisiejszej wycieczki, a mianowicie o wodospadzie Stolpich. Wiem, że to nie jest jedyny wodospad tutaj, ale no, trzeba podkreślić, że te wodospady tutaj są, że tak jak ten szlak akurat żółty, łączący się z zielonym, teraz zielony, prowadzący z Chejnic, właśnie idzie sobie idealnie doliną rzeki, no a na górze prowadzi do wodospadu. Tak więc no, bardzo przyjemnie się tutaj spaceruje, wiadomo, jest chłodniej, są roślinki, paprocie, kwiaty, więc naprawdę przeuroczo jest, przeromantycznie. Wodospad jest naprawdę wysoki, więc ma spokojnie z 10 metrów. Sami zaraz zobaczycie na ujęciach. Szalony, tak? Zobaczycie, że naprawdę jest warty zobaczenia. I ma też na tym, przez tą rzekę przechodzą przez wodospad takie drewniane mostki przeurocze. W dodatku można sobie też usiąść przy skale, pomoczyć nogi, można się napić tej wody. Znaczy generalnie może nie polecam, bo to może różnie być, ale no ja sobie piję. Przepyszna jest taka górska woda. I tak akurat ten szlak, sami zobaczcie, że on no, troszeczkę potem jest kamieni, ale do wodospadu jakby jest taki łagodny, zielony i żółty, potem idzie w żółty. Także ja tędy sobie schodzę, ale można tędy wejść, więc taki bardzo, bardzo łagodny. No tamten, którym szłam, czerwonym, no to już są kamienie, już to było no, trochę stopień trudności trudniejszy i pod górę i z dołu. Faktycznie trzeba było uważać, patrzeć pod nogi i to już było bardziej wymagające podejścia. Więc sami zobaczcie, jak jest tutaj pięknie. To są jedynie dwa punkty z, po prostu z całego szeregu pięknych tutaj miejsc. Myślę, że jutro tutaj wrócę, pojutrze pewnie też, żeby więcej zobaczyć, bo aż się chce. Szczególnie tutaj wzdłuż rzeki, jak jest taki upał, on po prostu idealne miejsce. Incredibly beautiful. Oh.